korupcją pracowali nad sprawą od kilku miesięcy. Ustalili, że na terenie lasów państwowych w powiecie lubińskim może dochodzić do nielegalnej wycinki dębów oraz nieprawidłowości związanych z obrotem drewnem. Zatrzymano w tej sprawie 3 mężczyzn. Dwóch pracowników lasów państwowych nadzorowało nielegalną wycinkę właśnie tych drzew oraz dokonywali fałszowania dokumentacji oraz asygnat. Natomiast tutaj przedsiębiorcy zależało na tym, aby zwiększyć limity drewna, które są ogólnie dostępne, aby po prostu zdobyć większą ilość tego drewna. Według ustaleń policjantów mężczyźni wycięli nielegalnie i sprzedali kilkadziesiąt dębów. Wszyscy ci mężczyźni, którzy zostali zatrzymani, działali tutaj w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za takie czyny, których się dopuścili, może im grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 59 lat. Na zarzuty dopuszczenia się przestępstwa gospodarczego odpowiedzą przed sądem. Sięgają po różne gatunki muzyczne. Wspólnie zagrali dziesiątki koncertów i nagrali wiele piosenek. Tworzyli m.in. zespół Kto To. Współpracowali z Kasią Wilk, Marcinem Rozenkiem i Gabrielem Fleszarem. Zespół Fotony to kompilacja energii męskiej części zespołu z nutą kobiecej delikatności, która tworzy niezwykle elektryczny ładunek emocjonalny. Muzyczny obraz, obok którego nie można przejść obojętnie. Co zrobię, czego nie? Jest średnio ważne, a pewne jest, że ty podobnie masz jak ja. Zapraszamy na koncert zespołu Fotony w klubie Pod Muzami 7 lutego o godzinie 20. Nie tobą, możemy wierzyć w to samo słowo. Kino Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na seans filmowy w ramach cyklu Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek. W niedzielę 9 lutego o godzinie 12 polecamy przebój wytwórni Disneya Kraina Lodu. Bilety 8 zł ulgowy i 10 normalny. Internetowa rezerwacja biletów na ckmuza.eu.